Cześć. Dzisiaj odcinek o tym, jak sprzedawać i jak produkować. W chwili obecnej na mapie wszystkie produkcje są wygaszone. Na koncie jest niedużo środków, 136 tysięcy, ponieważ 250 tysięcy zainwestowałem w obligacje, czyli zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakieś tam pieniądze dziennie z odsetek będą się pojawiały. Więc to tak woli wstępu, ale od razu mówię, że w magazynie mam zgromadzone zasoby, które po sprzedaży na giełdzie na szybko jeszcze z jakąś tam, powiedzmy, ceną taką tam sobie są w stanie dać mi, powiedzmy, 300-400 tysięcy, także o recesję się na chwilę obecną nie boję, bo jestem w miarę zabezpieczony pod tym względem. Więc dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak to wygląda w sprzedaży detalicznej, a później taki mały trik dotyczący produkcji, bo nie wszyscy prawdopodobnie o tym wiedzą, przynajmniej na przykład z tego, co widziałem na czacie, to część osób nie miała o tym bladego pojęcia, mimo że gra gdzieś tam delikatnie o tym podpowiada. Ale zaczynamy od tego wolnego slotu, który zostawiłem właśnie specjalnie po to, żeby postawić dla Was na nim sklep, żeby pokazać Wam, jak to wygląda z tym sklepem i z tą sprzedażą. Więc postawmy sobie sklep, jest sklep, 10 tysięcy, dobra, dokupimy od razu z giełdy to, czego brakuje, nie będziemy się bawić w skupowanie na kontraktach i zbuduj sklep spożywczy. Oczywiście sklep spożywczy pozwala Wam na sprzedaż sera, kawy w proszku, soku pomarańczowego, cydru jabłkowego, piwa imbirowego, czekolady, winogron, steków, szarlotki, mrożonej pizzy, pomarańczy, jabłek, kiełbasek i jajek, czyli przekrój jest przeogromny. Czas budowy 1 godzina. Zbuduj sklep spożywczy. Oczywiście taką budowę godzinną można przyspieszyć za 10 gwiazdek. No i w tym momencie, że tak powiem, wykonam pewne poświęcenie względem nagrania tego odcinka, czyli przyspieszymy tą budowę. Tak, chcę przyspieszyć i od razu jesteśmy w menu, można powiedzieć, tego sklepu. I tutaj są podzielone tutaj te wszystkie produkty na takie wiersze i każdy z tych wierszy ma dwie, takie jakby dwa okienka do wpisania, czyli macie ilość oraz macie cenę. Czyli wchodzicie w sklep, macie w magazynie ileś tam, dajmy na to, pomarańczy. Tutaj pokazuje się Wam zapotrzebowanie, jakie jest na rynku. Co jest ciekawe, no nie mając sklepu, to nie za bardzo to zapotrzebowanie widać. Ekstremalne zapotrzebowanie jest w tym momencie na jajka, bardzo wysokie zapotrzebowanie jest na kiełbaski i wysokie zapotrzebowanie jest na pomarańcze. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, jak się dane produkty sprzedają. Więc na przykładzie pomarańczy, jeżeli nacisnę wszystko, z automatu wrzuci mi wszystko to, co mam w tym momencie zmagazynowane. Więc to jest pierwsza opcja, czyli jeżeli nie chcecie się bawić w to, ile czego i tak dalej, nie zależy Wam na czasie, ile to będzie trwało, tylko po prostu chcecie wszystko, to naciskacie wszystko i jest po temacie. Tutaj dodatkowo strzałkami możecie sobie jednostkowo przeklikiwać w górę i w dół, jeżeli będziecie chcieli po prostu sobie małą ilość tutaj wrzucić. Więc tak wygląda wszystko. A teraz jak wygląda opcja numer 2, czyli wprowadzanie tych ilości ze względu na to, ile to będzie czasu trwało. No bo teraz macie cenę. Średnia cena to jest 4,48, ale jest to taka cena średnia w detalu, która jest podyktowana tym, ile wśród ogółu graczy, w jakiej kwocie to się sprzedaje. Więc jeżeli ja tutaj sobie wbiję 4,48, to jest pierwsza tak jakby część i tutaj dam na wszystko, to zobaczcie, jeżeli chciałbym to sprzedać w detalu, patrzcie, ile to będzie trwało. Zajmie to 5 dni. Jeżeli chciałbym sprzedać 10 tysięcy pomarańczy w sklepie, w detalu, oczywiście fajnie, zarobię olbrzymie pieniądze, bo zysk na jednostkę macie tutaj pokazany jako 0,86. Zobaczcie, tu się pojawia, no właśnie, dobrze, że to pokazałem, bo tutaj się pojawia ważne rozliczenie w sklepie, bo macie przychód, macie pensje związane z obsługą i macie koszty sprzedaży tego produktu, czyli tak na dobrą sprawę te towary, no jest napisane, że zostały zakupione i opłacane i tak dalej, no bo wiadomo, to jest moja własna produkcja, więc i ja otrzymam w tym momencie za te 5 dni 25 700, gdybym sprzedał
to tutaj. Oczywiście, no, zobaczcie, bo tutaj jest przychód, bo mamy te 45, czyli te 10 tysięcy razy 4,48, ale pamiętajcie, że musicie jeszcze zapłacić pracownikom, musicie ponieść koszty związane ze sprzedażą, więc tak na dobrą sprawę tu dopiero się pojawia to, co tak jakby Was interesuje najbardziej, więc tu warto zwrócić na to uwagę, żeby no, gdzieś tam jednak te koszty, które ponosicie na wyprodukowanie tych pomarańczy, mieć, ewentualnie koszty, jakie macie kupując je z giełdy, bo przecież nikt Wam nie zabroni, mając sam sklep, kupić na giełdzie taniej, a sprzedać w detalu drożej, ale zwróćcie uwagę na to, ile to czasu trwa, więc jeżeli chcielibyście kupić na giełdzie, nie wiem, kupujecie w poniedziałek 10 tysięcy, powiedzmy, jednostek pomarańczy na giełdzie, fajnie, sprzedajecie w detalu po takiej cenie, ale zobaczcie, w jakim długim czasie. A w tym momencie, gdybym ja teraz chciał sprzedać te 10 tysięcy na giełdzie, to zobaczcie, jak to wygląda. Wchodzę sobie w magazyn, klikam sobie pomarańcze, naciskam sprzedaj na giełdzie. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji ze stratą, no bo stratą w sensie tutaj tak jakby tej kwoty, natomiast nie stratą czasu, a tutaj czas jest bardzo ważny, pamiętajcie o tym, bo czas oczekiwania na pieniądze to jest czas stracony poniekąd też tak jakby na to, co moglibyście już obrócić w tym czasie tą gotówką, więc to też warto zwrócić na to uwagę. Naciskam sprzedaj na giełdzie i w tym momencie zobaczcie, mają cenę co prawda 2,35, ale to się sprzeda w momencie, to jest dosłownie chwila, więc ja wiem, że tutaj cena średnia w detalu jest 4,48, ale tam musiałbym czekać 5 dni aż, więc zwróćcie uwagę na to, jak to wygląda. Tutaj są dodatkowe koszty, jeżeli wbiję sobie tutaj kwotę 2,35, to pojawiają się dodatkowe koszty, raz, że transport, tak, no bo tego transportu trzeba dużo, a dwa, pojawiają się koszty związane z dodatkowym opłatą 3%, więc lepiej sobie gdzieś tam poszukać kogoś na kontrakcie, bo te później nie będzie tych 3% i jeszcze ten tutaj transport będzie na połowę, więc zdecydowanie lepiej opłaca się komuś to dać na transporcie. Więc taka jest różnica między sprzedażą w detalu tych pomarańczy, a sprzedażą na giełdzie, tak? Więc to przestrzegam przed tym, żeby zwrócić też na to uwagę. Dobra, ale wracamy do sklepu spożywczego i do tego, jak się posługiwać tymi skrótami. Wbijam sobie z powrotem tą cenę 4,48. No i załóżmy, że chcę sprzedać 100 sztuk. No i 100 sztuk sprzeda mi się w godzinę. No to już jest nieźle. A na przykład jakbym chciał sprzedać 1000 sztuk, no to zajmie mi już to 11 godzin, czyli jutro o godzinie 10 dostanę za tą sprzedaż pieniądze. I teraz uwaga na ważną rzecz. Zobaczcie, no dobra, załóżmy, że to będzie jednak 100 sztuk, będzie to lepiej widać. 100 sztuk sprzeda mi się w godzinę, czyli o 23:26 będę miał te pieniądze. I teraz patrzcie, co się dzieje, jeżeli zacznę manipulować ceną i jak będzie się zmieniał czas. Patrzcie. Podnoszę cenę tego produktu i zobaczcie, tutaj się pojawia zysk na jednostkę i ten zysk w tym momencie zaczyna rosnąć. A tutaj się coś z przeglądarki zaczytuje. Dobra, i podnosi się, to wbijemy inaczej, wbijemy 4,7. Czas sprzedaży się wydłuża. Jakbym chciał dać 5 zł, no to zobaczcie, że zaczął spadać zysk na jednostkę. Gra ma takie mechanizmy, że jakbym chciał sprzedać to za 10 zł, zobaczcie, co się dzieje. Zysk na jednostkę minus 6,08. Widzicie? Nie można tutaj sobie, nie wiem, wymyślić czegoś niesamowitego. Nie wiem, 7 zł za dużo. 6 zł jest akceptowalne, ale zysk na jednostkę to jest tylko 0,43, a dodatkowo czas sprzedaży wydłużył się do 2 godzin 23 minut. Jak wrócę do 5 zł, to mam zysk na jednostkę 84, czas sprzedaży jest, można powiedzieć, logiczny, a jak dam z powrotem identyczną cenę 4,48, to zysk na jednostkę mam 86 i jest godzina 11 minut. I to jest takie, można powiedzieć, optimum. A co będzie, jeżeli zjadę w dół? Dam 3 zł. Tak, niech będzie. Dam 3 zł, zobaczcie, zysk na jednostkę macie tylko 0,20, czyli te mechanizmy, które w grze pilnują tego, żeby ktoś nie sprzedawał za tanio albo nie sprzedawał absurdalnie drogą, jak widać, działają w tym kontekście, że po prostu zysk na jednostkę jest w ten sposób regulowany. Ok, za 3 zł sprzedam bardzo szybko, bo w 40 minut za złotówkę pewnie mi nie pozwoli, oczywiście, że mi nie pozwoli. Za 2 zł, no za 2 zł też mi nie pozwoli, za 3 mi pozwoli, ale no cóż, widzicie, jak to wygląda. Więc to jest taka średnia średniej, ale uwaga, bo są różne produkty. Tutaj są pomarańcze dwugwiazdkowe, z innymi produktami może być trochę inaczej, bo czasami podbijając tutaj delikatnie, na przykład, nie wiem, do 4,60, zobaczcie,
udało mi się jeszcze wyciągnąć, zysk podniósł się na jednostkę, a nieznacznie się, powiedzmy, nie wiem, o 5 minut tylko wydłuży czas produkcji. I tu warto pokombinować, jeżeli czasami też warto zrobić coś takiego, że wstawicie 4,65 na przykład, tak? I zobaczcie, to jest niby druga cyfra po przecinku, ale ona jest znacząca w kwocie ostatecznej, jaką będziecie otrzymywali. Tak samo mogę wstawić 4,69. Ten czas się generalnie nie zmienia, ale to są ważne rzeczy. Daję 4,7, mam taki sam zysk, a tak jakby wydłużam ten czas, czyli przeciąganie tego w drugą stronę też jest niekorzystne. Patrzcie, między 4,7 a 4,8 jest taka różnica, tak? Tu mam 4,7, zarabiam 0,87, a jak dam 4,8, to zarabiam 0,86. No i tutaj się reguluje tymczasem. Także uwaga, jeżeli wystawiacie w sklepie, też zwróćcie uwagę, jaką ilość i za jaką kwotę wystawiacie. Także zwracajcie uwagę na to, w jaki sposób korzystacie ze sklepu w detalu, bo to jest dosyć istotna rzecz. Oczywiście podnosząc level budynku, macie tutaj ulepszenia, czas sprzedaży, sprzedaż po prostu jest zwiększona o 100%, tak? Czyli to też, jeżeli się nastawiacie na dłużej, to warto zrobić, tylko też nie podnoście levelu za wysoko, bo wiadomo, później im wyżej podniesiecie, tym zwroty macie ze zburzenia małe, natomiast na tych niskich levelach lepiej się to opłaca, bo jeżeli w domyślnie ten sklep ma być zburzony, no to też nie levelujcie go po prostu za wysoko. No i w tym momencie ja ten sklep zburzę, bo nie będzie on mi już potrzebny, chciałbym tylko po prostu wam pokazać, jak to wygląda, bo w tym przypadku zobaczcie, jakbym chciał sobie sprzedać wszystkie swoje pomarańcze, no to tak jak pokazywałem wam po tej cenie 4,48 w detalu, no to zajęłoby to 5 dni, więc to jest jakiś absurd. Dobra, więc dajmy sobie spokój już ze sklepem, pokażę wam jeszcze coś w kwestii włączania produkcji w budynkach, czyli sklep sobie burzymy i patrzcie, za zburzenie tego sklepu odzyskam po prostu te materiały, które zakupiłem na jego budowę, one się przydadzą do innego obiektu, który mam w planach postawić, ale to może innym razem, jak postawię, to się pochwalę, czy to wyszło. Czyli dajemy zbóż, no i sklep zniknął. Dobra, teraz zobaczcie, o właśnie, zaproszenie do gry. 10 tysięcy, ktoś osiągnął piąty poziom i ja dostałem za to 10 tysięcy, bo za pośrednictwem reflinku po prostu się do gry zalogował i osiągnął piąty poziom. I teraz pomyślcie sobie, wow, ile pieniędzy. Otóż pokażę wam teraz ciekawą rzecz. Przy tym rozbudowaniu mapy, jaka tu się znajduje, pokażę wam, jakie są koszty związane z produkcją. Dajmy na to, że zobaczcie, mamy 136 tysięcy na koncie i chcę po prostu puścić tą produkcję na całą noc. Jest teraz godzina 22 z hakiem i patrzcie teraz, co się będzie działo. Wchodzę sobie w plantację i pokażę wam teraz prosty sposób na to, jak tą produkcję godzinową włączyć. Czyli przypominam, startujemy z poziomu 136 tysięcy na koncie i uruchamiamy produkcję, żeby tam sobie przez całą noc to produkowało. Żeby tak powiem, nie próżnować w nocy. Więc bierzemy sobie ilość i chciałbym sprzedać jakąś ilość tych pomarańczy. Tutaj mam podany aktualny zapas 10 129, ale ja wpisując tą ilość, patrzcie, wpisuję 5000, pokazuje mi się, że to się zakończy za 5 godzin, czyli o 3:38 w nocy, czyli no w zasadzie jeszcze jest duży zapas, tak? Czyli staracie się wtedy tutaj celować, tak jakby w taką godzinę, gdzie jak wstaniecie, to powiedzmy będziecie mieli tutaj tą produkcję zakończoną. No to patrzcie, jaki jest teraz numer. Wystarczy, że tutaj zamiast tej ilości wprowadzę sobie ilość godzin, jaka mnie interesuje. Czyli chcę nastawić produkcję na 8 godzin. Wpisuję 8 i dopisuję skrót HR. I zobaczcie, z automatu pojawia się tutaj 8 godzin i te 8 HR zamienia się na odpowiednik ilościowy. Czyli o 6:23 ta produkcja się zakończy. No ale powiedzmy, że to jest, jeszcze mamy tam zapas i wpiszmy sobie 9 godzin. Wpisuję 9 HR, o 7:23 za 9 godzin zakończy się produkcja pomarańczy. No ale teraz ta produkcja nie może zostać odpalona, bo brakuje 8,5 tysiąca jeszcze nasion. Zobaczcie, tu już się pojawiają koszty 5481 za odpalenie tej produkcji. Przerzucamy się od razu na giełdę i na giełdzie muszę dokupić nasiona minimum o jakości Q1. Tutaj zobaczcie, jaka jest sytuacja. Ktoś sprzedaje
nasiona w jakości Q2 za taką samą cenę, jak ktoś sprzedaje te nasiona w jakości Q1, więc nic, tylko skorzystać. Będę potrzebował tego więcej, więc kupmy sobie tam, powiedzmy, no nie wiem, 10 tysięcy z racji tego, że jest nawet okazja. To już macie koszt teraz na samych nasionach 2530. Startujemy ze 136. Dokupiłem, przerzucam się z powrotem na mapę, wracam do plantacji. Tutaj mam pomarańcze przypięte, można sobie tym słowem pin, możecie sobie podpiąć ten produkt wyżej, z którego najczęściej korzystacie, bo tak, pomarańcze są tam dużo niżej na liście, ja mam je przypięte. Więc jeszcze raz wpisuję 9 godzin, czyli 9HR. To samo się dzieje z minutami, mogę wpisać 30M i wtedy produkcja potrwa 30 minut. Mi zależy na 9 godzinach, więc wpisuję 9HR. Jutro o 7.25 ta produkcja się zakończy. Wciskam produkuj, no i mamy po temacie. I tutaj zaczyna lecieć czas, zaczyna być odliczany w dół. Następna plantacja, znowu wpisuję 9HR i znowu mi zabrakło nasion. Znowu muszę iść na giełdę i tym razem dokupimy 20 tysięcy, bo jak widzieliście, tam na trzecią plantację też będziemy potrzebowali. I tutaj idzie kolejne 5 tysięcy, dobra, czyli kup. Wracamy z powrotem, kolejna plantacja i teraz patrzcie, znowu wpisujemy 9HR, produkuj, poszło. I trzecia plantacja, 9HR i 25 tysięcy wody, 8,5 tysiąca nasion. Na 9 godzin i za 5 tysięcy i produkuj. I patrzcie teraz stan konta. Ze 136 po odpaleniu 3 produkcji na plantacjach zostało 112. Plantacje są na 5 levelu. I to są dopiero plantacje. Stopniało nam już konto o tyle. Bierzemy się za teraz za platformę wiertniczą i za wydobycie metanu. Tak jak wam pokazywałem, zasobność na ropie mam bardzo słabą, ubogą. Na metanie jest taka sobie dobra, więc tutaj robimy produkcję metanu. Wpisujemy 9HR. No i mamy znowu 9 godzin, 7.26, koszt pracy 5477. Produkuj. I znowu nam konto stopniało. Ze 136 zostało 106. Następnie rafineria i tutaj mamy produkcję paliwa rakietowego. Produkcję paliwa rakietowego ustawiamy na 9 godzin. No i zabrakło nam jeszcze metanu, czyli to, co wydobywamy, okazuje się, że przy takim rozłożeniu czasu nie wystarczy nam po prostu tyle, więc przerzucamy się szybko na giełdę i tylko dokupujemy tą ilość, która nam brakuje. I to już nam pochłonie prawie 13,5 tysiąca. Dokupujemy, wracam się z powrotem, przerzucam się na rafinerię, uruchamiam tą produkcję na 9 godzin. Jest 9 godzin, jest 8,59 dokładnie. Dobra, dajemy produkuj. No i zostało nam na koncie już 88, a jeszcze trochę produkcji na noc jest do odpalenia. Przechodzimy do laboratorium. Badania elektroniki w tym momencie dobrze się opłacają, więc zapuszczamy je też na 9 godzin i raptem tych badań przez 9 godzin wyprodukuje się nam 23. Więc produkujemy, 6 tysięcy kosztuje jedno odpalenie. No i drugie laboratorium również na 9 godzin, czyli wpisujemy 9HR, skrót od hour, czyli z angielskiego od godzina. Wpisujemy 9HR, kolejne 6 tysięcy nam konto topnieje, odpuszczamy sobie tutaj to okienko i mamy już dwie produkcje. Zostały nam trzy najdroższe, można powiedzieć, do odpalenia produkcje, czyli woda level 5, prąd level 3 i transport level 4. Ile kosztuje podniesienie transportu do levelu 5? Ano kosztuje prawie 200 tysięcy, czyli taka jest kwota. Ile potrzeba na elektrownię? Ulepsz. Na elektrownię potrzeba 146 i to pewnie niedługo zrobię. I jeszcze zobaczymy, mamy teraz wodociągi już na levelu 5, więc tutaj ulepszenie nie daje spektakularnych efektów, bo 20%, więc to jest, zostało kiedyś przy nadmiarze gotówki, pewnie też to zrobię. Więc teraz patrzcie, jak wygląda kwestia tego, co zostało. Zostały trzy kluczowe, można powiedzieć, rzeczy do obracania tym wszystkim, co jest w grze, czyli prąd, woda i transport. I mamy pułap 75 tysięcy. Wchodzę we wodę, ustawiam produkcję na 9 godzin i zobaczcie, 17700 przy zainstalowanym robocie, który redukuje nam pensje i pracowników oraz koszty zarządu i administracji, więc to macie 5 level i produkuj. Stopniało nam do 58. Wchodzę na elektrownię i znowu 9HR, produkuj. Zostało nam 45, wchodzę na transport, 9 godzin, oczywiście zaraz tutaj będzie krzyczało,
będzie krzyczało o diesla. Oczywiście, więc przerzucamy się na giełdę, żeby dokupić tego diesla. Jak nic nie robicie, po przerzuceniu na giełdę od razu pojawia się tutaj Wam wartość, która jest wymagana do uruchomienia tego zapotrzebowania, które chcieliście odpalić. I zobaczcie, 22,5 tysiąca, tyle muszę wydać, żeby to zrobić. No i przechodzę z powrotem na mapę, wracam do transportu i wpisuję tutaj 9HR. No i to będzie kosztowało 13 tysięcy. Produkuj. Chwilę trzeba poczekać, bo coś nam tutaj serwer za nie mógł. Dobra, jest. I ile zostało? 9497. Więc słuchajcie, zobaczcie, czym są te pieniądze, które do gry wpadają za kogoś, kto się, nie, że tak powiem, zaloguje, czyli z referencji. Tam się pojawiło, że wpadnie 10020, jak ktoś osiągnął super, hiper level 15, to nawet 30. Ale teraz zobaczcie, czym są te pieniądze, które się za to dostaje względem tego, ile trzeba poświęcić, żeby odpalić produkcję na takiej mapcie. Zobaczcie, wszędzie lecą zegarki, odlicza się 9 godzin. I teraz, gdybym chciał na przykład sobie coś jeszcze zrobić, czyli mam wolny slot budowlany, to generalnie nie mam teraz aktywnej gotówki, z którą mógłbym to zrobić. Oczywiście ja tą gotówkę miałem i wydałem ją na obligacje, to jest logiczne, bo teraz gdybym nie wydał tego na obligacje, to tutaj by było ponad 300 tysięcy w tym momencie. Dodatkowo zobaczcie, że mam jeszcze zmagazynowane tutaj spore ilości, bo nawet samo paliwo rakietowe macie 6,5 tysiąca jednostek, prawie policzcie to po 31, to już są konkretne pieniądze. Oczywiście nie mówię tutaj o zysku, tylko tak na szybko z giełdy. Także no, te pieniądze się później zwrócą. Wiadomo, że ja je wydałem też na produkcję, ale powiedzmy, że to zasili na przykład konto, więc jestem jako tako zabezpieczony, ale zwróćcie uwagę, ile pochłaniają tutaj same te odpalanie produkcji. Także uwaga, jeżeli pozyskiwaliście pieniądze z obligacji i przestrzelicie się w którymś momencie z inwestowaniem w budynki, to możecie wpaść w małą pułapkę, bo nagle się może okazać, że tracicie płynność w momencie uruchomienia produkcji i nie będziecie w stanie uruchomić produkcji na dłużej niż ileś tam. Ja ją teraz jestem w stanie odpalić na noc, ale zobaczcie, jak duże pieniądze to pochłania, żeby to wszystko sobie w nocy, że tak powiem, chodziło i następnego dnia te stany magazynowe, aż przyjemnie zobaczyć, jak tyle się tego produkuje w międzyczasie. Więc polecam Wam mieć tak zwaną poduszkę finansową i dużo tych pieniędzy w zapasie, żebyście mogli sobie pozwolić na przykład w pewnym momencie na to, co teraz ja robię, czyli napuszczanie tej produkcji na noc, co jest obarczone dużymi kwotami. Więc ja oczywiście bardzo dziękuję wszystkim osobom, które korzystają z Reflinka i te pieniądze wpadają, bo jak widzicie, dzięki temu własne środki mogę przeznaczyć na taką produkcję, który, i tymi pieniędzmi mogę dalej obracać, a te pieniądze, które na przykład wpadają od Was, mogłem za to postawić, za te 10 tysięcy mogłem postawić na slocie budowlanym sklep, na którym pokazałem Wam, jak wygląda kwestia sprzedaży w detalu, czy będę mógł eksperymentalnie coś podnieść, z czegoś zrezygnować, coś zburzyć. Po prostu te pieniądze, które pojawiają się z referencji, pozwalają na to, żeby oprócz tej gry normalnej i obracania tymi pieniędzmi, które się tu pojawiają, na takie właśnie dodatkowe rzeczy do nagrania odcinka. Dlatego raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy z tego Reflinka korzystają. No i jakiekolwiek w tej grze postępy robią, jeżeli ta gra się Wam podoba, no to tym bardziej na plus, tak? Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie sklepu i o kwestie produkowania. Polecam Wam właśnie korzystać z tych skrótów związanych z godziną, z minutą, czy też z konkretną godziną. To naprawdę ułatwia życie. Można sobie na szybko jakąś tam produkcję uruchomić, nie wbijać na ślepo jakieś tam ilości i patrzeć, o której godzinie to się zakończy. Także tak to wygląda na ten moment. Ode mnie to tyle. Na razie. Cześć.